Poza tym nic nie wskazuje na akt terroru. Bez silnego wojska nie ma niepodległości. Mówi Antoni Macierewicz w przeddzień Święta Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ta świadomość jest elementem aprobaty dla wojska wtedy, gdy maszeruje na defiladach, powiedział minister w TVP Info. Jego zdaniem to nie są puste gesty, to świadomość narodowa wiążąca nas na trwałe z Polską. Jak mówił minister Antoni Macierewicz, obecnie zagrożenia, zwłaszcza ze wschodu, niestety wzrastają. Stąd konieczność rozbudowy polskiej armii. Nie przypadkiem, a poświęcamy ponad 2% PKB na jej rozbudowę jako jedno z 5 państw NATO. Nie przypadkiem zdecydowaliśmy się zapisać w decyzjach Rady Ministrów, iż zwiększymy armię do blisko 200 000. Nie przypadkiem przekierowaliśmy zbrojenia na zdolność rażenia, tak aby móc obronić Polskę przed jakimkolwiek atakiem. Wprowadzamy nowe jednostki, naprawdę najnowocześniejsze obrony i możliwości oddziaływania na przeciwnika. Zdaniem ministra Antoniego Macierewicza dużym zagrożeniem dla Polski będą na przykład rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad 2017, które mają się odbyć na Białorusi w dniach od 14 do 20 września. Ich efektem może być pozostanie części rosyjskich wojsk w tym kraju, co spowoduje, jak mówił minister, zmianę układu sił na naszej granicy północno-wschodniej. Sytuacja na Zaporze, na rzece Brda w powiecie chojnickim, jest stale monitorowana przez strażaków. Na rzece utworzył się zator, bo wpadły do niej drzewa powalone przez nocną piątkowo-sobotnią nawałnicę. Do przelania brakuje kilku centymetrów. Starszy kapitan Łukasz Płusa z Pomorskiej Straży Pożarnej powiedział, że strażacy dysponują kontenerami, które umożliwią podniesienie korony zbiornika. Woda na Zaporze w miejscowości Mlok jest monitorowana, dlatego też na tą chwilę ściągnęliśmy też na wszelki wypadek kontener z zaporami. W razie jakby ten stan wody, lustro wody zaczęło się podnosić w Zaporze, to będziemy mogli rozłożyć i podwyższyć koronę zapory. Strażacy i wspierający ich żołnierze oczekują na sprzęt, który umożliwi usunięcie powalonych drzew z koryta Brdy. Sprzęt ma dotrzeć na miejsce jutro rano. W okolicach Rydla pracuje 11 zastępów strażackich. Wcześniej strażacy ewakuowali około 50 osób z pola namiotowego położonego w okolicach miejscowości Mylow. Ratownicy zapewniają, że turyści są bezpieczni. 17. Rajd Katyński dotarł do Wilna. Wcześniej uczestnicy rajdu modlili się w Gibach na Sejneńszczyźnie przy pomniku ofiar obławy augustowskiej, a następnie pojechali do Kopciowa na Litwie. W podwileńskich Ponarach, gdzie jest miejsce kaźni Polaków i Żydów, odprawiona została msza święta. Następnie uczestnicy rajdu udali się pod Ostrą Bramę w Wilnie. Tam spotkał się z nimi nasz korespondent Kamil Zalewski. Jak Matka Boża prowadzi, to wszystko się układa szczęśliwie. Katarzyna Wróblewska, wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Wczoraj po Polsce jeździliśmy w różne ważne miejsca. Dzisiaj wjechaliśmy na Litwę. Kopciowo byliśmy u Emilii Plater, byliśmy w Ponarach. Część pojechała do Troku, część do Wędziagoły. Teraz jesteśmy w Ostrej Bramie, jeszcze cmentarz na Rosie i dzisiaj spać. Raz kolejny jestem, szczególny w Matki Boskiej Ostrobramskiej. Jestem drugi raz praktycznie. Byłem przed chwilą tam u góry. Taka chwila zadumy. Jurek Biały, Zielonej Góry. Każdy Słowianin na terenie litewskiej ziemi obecnej, no czuję się jak w domu, no to nie ukrywajmy. Jestem po raz trzeci, chyba czy czwarty na Litwie. Nie odczułem jakichś takich negatywnych stosunków do swojej osoby, ale i do rajdu. Jakoś tak przyjmowani jesteśmy całkiem ciepło. W kolejnych dniach rajd katyński uda się do Dynaburga na Łotwie, następnie do Rosji, do Katynia. Część uczestników pojedzie do Irkucka, a pozostali w kierunku Ukrainy. O sporcie na zakończenie dnia Renata Susałko. Piłkarze Pogoni Szczecin bezbramkowo zremisowali z Lechią Gdańsk w przedostatnim meczu 5. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Choć gracze obu drużyn mieli okazję do strzelenia gola, to zabrakło skuteczności. Artur Dyczewski. Mam takie nieodparte wrażenie, że ten remis jednak jest takim wynikiem zasłużonym, bo i Lechia miała swoje sytuacje i Pogoń. Czy zasłużonym, to nie wiem. Adam Frączczak, kapitan Pogoni. Wydaje mi się, że to my byliśmy lepszą drużyną i to my bardziej atakowaliśmy, mieliśmy więcej sytuacji takich klarownych. Świetnie w bramce bronił Duszan Kuciak i myślę, że to oni są bardziej zadowoleni z tego remisu niż my. Robiliśmy wszystko, co dzisiaj mogliśmy. Niestety brakło trochę szczęścia. Niestety dla nas tylko remis. Na pewno mecz w Szczecinie był wyjątkowy dla Mateusza Matrasa, byłego zawodnika portowej 11, obecnie gracza Lechii Gdańsk. Myślę, że z przebiegu meczu musimy szanować punkt, bo
przyjechaliśmy tutaj, trzeba powiedzieć szczerze, no bo 3 punkty, nie było innego jakiegoś tam scenariusza. Świetne rozpoczęcie drugiej połowy. Przez 20 minut byliście stroną dominującą na boisku, ale nie zamieniliście tych okazji na gola. Czasami fajnie gdzieś tam kreujemy sobie te sytuacje, dochodzimy do sytuacji, ale brakuje tego wykończenia. Końcówka meczu to już jednak przewaga Pogoni. Pogoń gdzieś tam zdominowała nas praktycznie przez 20-30 minut, ale myślę, że obrona czy nawet pomoc gdzieś tam stanęli na wysokości zadania, szczególnie Dusan Kuciak wyciągnął praktycznie takie dwie piłki, także chwała mu za to i musimy szanować ten punkt. Na czele tabeli Ekstraklasy plasuje się Wisła Kraków przed Jagiellonią Białystok, obie drużyny po 12 punktów. Trzecie jest Zagłębie Lubin, ma o 1 punkt mniej, a Lechia jest 10, Pogoń 15. Jutro na zakończenie 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy mecz Śląska-Wrocław z Termaliką Nieciecza. Czołowy piłkarz nie tylko Realu Madryt, Cristiano Ronaldo, został zawieszony na 5 meczów przez Wydział Rozgrywek Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Portugalczyk nagannie zachował się podczas pierwszego meczu o Superpuchar Hiszpanii. Po czerwonej kartce zaordynowanej przez sędziego zdenerwowany Ronaldo popchnął arbitra. Real pokonał Barcelonę 3-1. Adam Kszczot został wybrany do Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. Srebrny medalista w biegu na 800 metrów był w gronie 15 kandydatów. Głosowali zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Świata w Londynie. Katarzyna Skowrońska-Dolata, jedna z najbardziej utytułowanych polskich siatkarek, wraca do zdrowia po poważnej kontuzji, jakiej nabawiła się w styczniu we włoskiej lidze, gdzie grała w Bergamo. W najbliższym sezonie Polka zagra w zespole Beniaminka Ligi Brazylijskiej Ino de Baureri. Polscy sportowcy studenci w liczbie 181 po dzisiejszym ślubowaniu w Warszawie udają się do Tajpej na letnią uniwersjadę, w której zaprezentuje się niespełna 8 tysięcy zawodników w 14 dyscyplinach sportu. Szef misji Alojzy Nowak liczy na Polaków. Po ostatnich Mistrzostwach Świata w Londynie, proszę pamiętać, że tam było kilku studentów, sportowców, jedziemy z dużymi nadziejami na kilkanaście medali. Z jednej strony jest to sport wyczynowy w pewnym sensie, także wśród studentów i nam bardzo na tym zależy, żeby polscy studenci uczestniczyli w tym życiu i sportowym, i światowym. Około 150 krajów, bo ta rywalizacja sportowa jest znaczną częścią wykształcenia akademickiego. Najliczniejszą 54-osobową grupę stanowią lekkoatleci. Wśród nich medaliści wczoraj zakończonych Mistrzostw Świata w Londynie. Na Tajwanie wystąpi 24 polskich szermierzy oraz 22 pływaków, a wśród nich utytułowany Konrad Czerniak. Jest to moja pierwsza uniwersjada w karierze i ostatnia, niestety. Wiek już taki, że to będzie mój jedyny i ostatni wyjazd. Postaram się dać z siebie wszystko i wykrzesać jeszcze z siebie te 110% już w ostatniej sportowej imprezie tego sezonu. Chciałbym przywieźć medal, nie ukrywam, że medal byłby takim wyznacznikiem dla mnie. Tak samo indywidualnie, jak i w sztafecie, ponieważ mamy też bardzo silne składy sztafetowe. Reprezentacja jest silna i mam nadzieję na medal w sztafecie. To by pokazywało o sile też zespołu. No i mam nadzieję, że uzyskać najlepsze wyniki w sezonie. Polska tenisistka Magda Linet zagra w turnieju w Cincinnati po zwycięstwie w ostatniej fazie kwalifikacji nad Zariną Diaz z Kazachstanu 6-4, 6-3. W turnieju głównym wystąpi też Agnieszka Radwańska, a w grze podwójnej zwycięski debel z Wimbledonu Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Czas na prognozę pogody na termometrach. Teraz od 13 stopni w Białymstoku do 19 we Wrocławiu, Katowicach i Kielcach. Nigdzie nie pada, choć miejscami może być pochmurno. W nocy przeważać będzie zachmurzenie mało i umiarkowane. Lokalnie, zwłaszcza na północnym wschodzie, silne zamglenia, a miejscami nawet mgła, w której widzialność może być ograniczona do 500 metrów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Interakcje. Dobry wieczór. W Interakcjach wita Państwa Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji psychologicznej. Duńczycy, to już wiemy, rozpromowali swoją modę na hygge, czyli łatwy, dostępny dla każdego przepis na codzienny dobrostan. A co na to Polacy? Czy my też mamy jakieś nasze hygge? Czy Polak określiłby się jako człowiek szczęśliwy tak na co dzień? I jak wygląda takie szczęście, jeżeli ono jest po polsku? O to dzisiaj zapytam panią profesor Małgorzatę Jacyno, socjologa kultury z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jest z nami także pan Daniel Lis z wydawnictwa Znak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie ukazała się książka pod tytułem Jakoś to będzie, Szczęście po polsku, która jest wydana właśnie przez wydawnictwo Znak w opracowaniu między innymi naszego gościa, pana Daniela Lisa. Pozostałe osoby, które opracowywały tę książkę, to pani Beata Chomontowska, pani Dorota Gruszka i pani Urszula Pieczek. Dzisiaj z nami jest właśnie pan Daniel Lis. No i stwierdzenie autorów jest w tej książce takie, że szczęście po polsku to szczęście na przekór różnym modom, także na przekór autorytetom i przeciwnościom losu. To także rodzina i tradycja, to życie duchowe, ale też sarkastyczne poczucie humoru, które nas ratuje w wielu sytuacjach i ułańska fantazja. To oczywiście taki skrót książki. Panie Danielu, skąd to przeświadczenie? Zaczęło się od wpisu Beaty Chomontowskiej na Facebooku, która zdumiona popularnością książek o Hygge w Polsce zaczęła się zastanawiać, jak to jest, że nie myślimy o naszej własnej polskiej filozofii życia. Okazało się, że w tym samym czasie cztery osoby zaczęliśmy myśleć o tym samym, bo ja też czytając te książki o Hygge, a z racji zawodowych po te książki sięgałem, miałem poczucie, że te książki są bardzo interesujące, ale one nie są o nas. To znaczy, że mamy inny temperament niż Duńczycy, inne pewnie doświadczenia historyczne i jednak pewne rzeczy robi się u nas zupełnie inaczej. Podam taki prosty przykład. Z jednej z tych książek można przeczytać, że przepis na takie przyjęcie w stylu Hygge wyglądałby tak, że zapraszamy gości i każdy z zaproszonych gości powinien przygotować jakieś danie, które następnie wspólnie przeżywamy. Dzięki temu gospodarz mniej się narobi i każdy z uczestników ma poczucie budowania tego spotkania. Tak. No i bardzo jest to ciekawa teoria. Idea. Tak. Tylko w Polsce jednak robi się zupełnie inaczej. W Polsce to gospodarz albo gospodyni pracuje cały dzień na to, żeby przyjęcie się udało wieczorem. I no, nie wyobrażam sobie sytuacji, i oczywiście jest tak, że gość przychodzi i w zasadzie od wejścia nie powinien niczym się zajmować, tylko korzystać z dobroci przygotowywanych przez gospodarza czy gospodynię. I potem może się odwdzięczyć, prawda, za jakiś czas. Rewizytą na przykład, tak. No i wyobrażam sobie sytuację taką, w której byśmy się uczyli przygotowywania przyjęć w innym stylu niż zazwyczaj, ale jednak wydaje mi się, że mojej mamie nigdy bym do tego nie namówił tak do końca. Bardziej kolegę by pan namówił. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o młode pokolenie, to jest bardzo popularne, że każdy faktycznie przynosi coś od siebie. Zajkowska, albo nawet, a także z Białorusi, wielkie Ejsmonty, Jadwiga Steckiewicz, Zosia Lisowska, Klara Steckiewicz i Zgrodów. Duchową, tutaj pana ministra i jego ekscelencji księdza Tadeusza Nikilskiego. Są takie inne przykłady, że na przykład mówimy o samorządach i o tym, jak samorządowcy patrzą na ten problem. Jest pani wójt Hajnówki, Lucyna Smoktunowi. Czy pani wójt, pani również interweniowała w tej sprawie? Co robiliście? Tak, witam bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że ja pewną wypowiedź tak na żywo wypowiadałam słowa swoich mieszkańców, dlatego że niespełna 2,5 roku temu odwiedziłam wszystkich mieszkańców swojej gminy i muszę powiedzieć to, żeby usłyszeli ludzie w Polsce, może i dalej. Ludzie wszyscy na terenie mojej gminy, gdzie 60% mojej gminy jest to puszcza, pytali się mnie, czy pani, jeżeli wygra wybory, będzie walczyć o to, aby trwała czynna ochrona puszczy, aby rozpoczęto w końcu wycinkę drzew. Czy pani będzie w naszym imieniu apelować o wycinkę tych suchych drzew? Czy pani będzie popierać nasze stanowisko? I popieramy jak najbardziej działania. Rady Miejscowej Żywności zostało zastąpione pewną ideologią. Nie zaczęto udowadniać, że człowiek jest największym wrogiem tych zasobów przyrodniczych i trzeba chronić człowieka przed tym.
zasobami. A więc zmienia nas sposób użytkowania, zaczęły ginąć gatunki, że nas obowiązuje prawo wyobrażenia o nas samych. Mamy chronić. Tańca Jurkowianie z Jurkowa. Brygida i Robert Łukowscy, Blue Party, Paweł Siluk, Steiner zaproszą Państwa na prawdziwą śląską biesiadę. I po stronie polskiej, natomiast pozostałe 83% to są trzy nadleśnictwa gospodarcze. Nadleśnictwa gospodarcze o dokumentowanej historii użytkowanej. Bo jeżeli by trafili tutaj na takich samych, jak i Floriwa, sąsiadom, w sposób jednoznaczny się do nich zwróciłem, żeby się tutaj no stąd nie gapili na to wszystko i żeby się stąd po prostu w jak najkrótszym czasie wyprowadzili. Ale chciałbym tu jeszcze powiedzieć, panie ministrze, i zwracam się również do pańskiego zastępcy, że jeśli chodzi o nas, o mieszkańców, o leśników, jesteśmy po pańskiej stronie. Dziękujemy panu za to, że pan podjął program naprawczy dla Puszczy. Podjął pan bardzo odważną decyzję, panie ministrze, bo wszyscy przeciwko panu są ci, którzy gdzieś tam sprawują jakąś władzę. Ze stałym spadkiem wartości Puszczy z punktu widzenia bioróżnorodności. I to jest... Natomiast w roku 2011 zmieniono model użytkowania tej części gospodarczej Puszczy Białowieskiej. Zaczęto eliminować człowieka, zaczęto eliminować miejscową ludność, zaczęto zmieniać użytkowanie tej puszczy. No i w związku z tym ta puszcza odpowiedziała na to. Odpowiedziała na to zanikiem siedlisk, a zanik siedlisk jest spowodowany tym, że zostały zdewastowane i zniszczone drzewostany. Drzewostany zaczęły zamierać i w ślad za tym zaczęły zamierać siedliska, jak również gatunki, że w tych siedliskach występują. A więc jest przyczyna ta zmiana sposobu użytkowania. To wielkie dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności zostało zastąpione pewną ideologią i zaczęto udowadniać, że człowiek jest największym wrogiem tych zasobów przyrodniczych i trzeba chronić człowieka przed tymi zasobami. A więc zmieniono sposób użytkowania, zaczęły ginąć gatunki, ale nas obowiązuje prawo Unii Europejskiej. Mamy chronić to, co zostało wpisane do natury 2000 w roku 2007. Co sprawia, że my i powstał pewien spór. Czy to faktycznie pewien jest spór tak, jak między, nazwijmy to, ekocentrystami, którzy właśnie doznają tą teorię, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych. No to będzie wzmacniane również przez Komisję Europejską, część Komisji Europejskiej. A wiedzą, miejscowych ludzi, a wiedzą miejscowych leśników, wiedzą nauki i w związku z tym trzeba było ten problem rozwiązać. Gdybyśmy tego problemu nie rozwiązali, grożą nam oczywiście kary za zniszczenie siedlisk i gatunków, które tu wystąpią. Szanowni Państwo, przyszedł rok 2016. Grożą nam kary, w związku z tym rząd, który mam zaszczyt reprezentować, postanowił zadziałać w ten sposób, żeby przywrócić te siedliska, które zostały zniszczone. Ale zdawaliśmy sobie również sprawę z tego, że część społeczeństwa, ekocentryści, wspomagani, jak już powiedziałem, przez Komisję Europejską, uważają zupełnie co innego. W związku z tym, żeśmy przeprowadzili pełną inwentaryzację w roku 2016 całej części gospodarczej Puszczy Białowieskiej. Często słyszeliśmy pod względem w tym pole i naukowe, dziennikarskie, artystyczne uczestniczyło, że my wyróżniamy się, to często na niekorzyść, jeśli właśnie chodzi o taką umiejętność pozytywnego widzenia siebie, widzenia relacji, bycia razem i tak dalej. I niektórzy socjologowie są przekonani, że pozostanie bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, bez jakiejkolwiek działań ochrony. Natomiast stało się to, że rozpoczęliśmy proces naprawy. My w taki sposób rozpoczęliśmy działalność ochronną. Odpowiadamy rozpoczęliśmy na pytanie, działania, które mają zmierzać do odbudowy, do regeneracji układów przyrodniczych, do zapewnienia trwałości występujących siedlisk, jak również występujących gatunków. Tak, i to spotkało się z pewnym również niezrozumieniem, albo również z protestem. Jest napisane właśnie w tej książce. Okazało się, jak tak sobie trochę ponarzekam, to od razu czuję, że mam wrażenie, że to jest właśnie to zwolennicy tej całkowicie bieżnej tak, ochrony, to sprawia, wspomagani że, przez część szczęśliwymi nie jesteśmy, jeżeli Komisji sobie tak nie ponarzekamy. Potem zaprotestowali przeciwko temu. Oni boją się, to, aby cokolwiek ja zostało tu udowodnione. Najbardziej chyba zdenerwowało ich to,
że w ramach dyskusji i wymiany osobie, dokumentów między Komisją Europejską powiedzieliśmy, że za straty, które są tu spowodowane, zanikiem siedlisk i zanikiem konsekwencji, po prostu zapłacić. Tak? Co jest, w tej chwili trwa dyskusja z Komisją Europejską. Polska domaga się tego, aby jak najszybciej doprowadzić do procesu między Unią Europejską poprzez Europejski Trybunał Sprawiedliwości a Polską, po to, żeby pokazać, gdzie jest prawda, kto ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje, a mianowicie pamiętam, i kto jak powinien było euro, również to pytano Brytyjczyków, być sędzią tego całego przedsięwzięcia. Tu w tej sytuacji również chcę powiedzieć, że Ministerstwo Środowiska poinformowało cały świat o tym skandalu, który się stał na terenie Puszczy Białowieskiej. Rozesłaliśmy pisma informujące do wszystkich ministrów świata po to, żeby zacząć obserwować, w jaki sposób można doprowadzić do zniszczenia tego, co zostało stworzone ręką człowieka, a co przez niektórych jest uważane jako nietknięte ręką człowieka. Gdyż ci ludzie, którzy to zniszczyli, twierdzą, że to było nietknięte ręką człowieka i człowiek jest największym wrogiem tych zasobów przyrodniczych. I tu chcemy właśnie pokazać to, że można to naprawić, że to wielkie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powinno być wielkim atutem dla tego regionu i ta miejscowa ludność, jak również leśnicy, jak również naukowcy pracujący powinni być podziwiani przez cały świat. Chcemy pokazać, że to człowiek ma prawo i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze, to człowiek ma prawo i dane mu jest to przez Boga, że ma użytkować te zasoby przyrodnicze w ten sposób, żeby one nie ulegały deprecjacji, a żeby można było z nich korzystać. I to słowo, czyńcie sobie ziemię poddaną, jest jakby najważniejsze. I to było tutaj do tej pory stosowane. I druga opcja, która mówi, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, a najwyższą formą ochrony nie zabije zwierząt, nie zabije drzew. Czyli, panie redaktorze, szanowni państwo, stoimy tu w tym miejscu, gdzie widzimy, w jaki sposób wyglądały w tej chwili te siedliska i te drzewostany, które były obiektem zainteresowania i podziwu całego świata. I w tym miejscu oczywiście obserwujemy degradację siedliska, które tu występowało, jak również zanik drzew, zamierają drzewa, które są siedliskiem występujących gatunków. A jak zginą te drzewa, to oczywiście nie będzie również tych gatunków. Podziwiajcie państwo to, co było kiedyś wielkim atutem tej części Europy. Podziwiajcie państwo to, w jaki sposób ta ludność i ci leśnicy w tej chwili odbudowują to i chcemy, aby cały świat obserwował to i aby cały świat powiedział, kto ma rację. Kto ma rację i kto potrafi użytkować zasoby przyrodnicze, czy Polacy i ci ludzie, którzy mieszkają na terenie Puszczy Białowieskiej, którzy mają wszystko, czy też ci, którzy nie mają już niczego, a pouczają tych ludzi mieszkających na terenie Puszczy Białowieskiej, które mówią ich, jak mają chronić te zasoby przyrodnicze. Dziękujemy. Mówił pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Jak państwo słyszą, mieszkańcy nagrodzili brawami. Przejdę do rozmowy z panem profesorem Jackiem Hilszańskim. Panie profesorze, bardzo proszę, Instytut Badawczy Leśnictwa. Panie profesorze, widzimy wielką tragedię. Na czym ona polega i co spowodowało, że te drzewa po prostu zamarły i nadal zamierają? Panie redaktorze, ja z punktu widzenia naukowca, przyrodnika, także w gruncie rzeczy ekologa zajmującego się kornikiem drukarzem od co najmniej 20 lat, widzę ten problem nieco inaczej. No, jestem skażony pewnie takim bakcylem naukowca. I dla mnie to, co w tej chwili tutaj widzimy, gdyby to występowało na 3 czy 5 milionach hektarów, to uznałbym to za naturalne. Gdybyśmy się tu spotkali, oczywiście to jest nierealne. 1000 lat temu, to powiedziałbym, że tak, to jest naturalne. Kornik drukarz w ten sposób działa, kornik drukarz w ten sposób zmienia pokolenia świerka, zmienia cały ekosystem leśny. On koewoluował razem ze świerkiem przez tysiące lat i takie rzeczy się działy, takie rzeczy do dzisiaj się dzieją, na przykład na Alasce, w Północnej Ameryce, na Syberii. To wszystko funkcjonuje, to funkcjonowało kiedyś, także tutaj. Także tutaj, ale w tej chwili, przy obecnym stanie puszczy, zwłaszcza mam na myśli jej obszar, mam na myśli także to, co człowiek w puszczy zdziałał od wieków i o tym już dobrze wiemy na skutek badań, które prowadzimy, to nie może być ciągle uznawane jako rzecz naturalna.
Kornic w tej chwili praktycznie niszczy nam na terenie całej Puszczy Białowieskiej najstarsze pokolenia świerka. Znaczy, te świerki, które są najcenniejsze z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności, one nam zamierają. Oczywiście mamy wielką nadpodaż martwego drewna w tej chwili, czyli te gatunki, które są związane z tym grubym świerkiem. One mają dobrą sytuację, większość z nich. Natomiast możemy się spodziewać, i to w niedalekiej przyszłości, za 5-10 lat, że będziemy mieli przedwę, mówiąc w cudzysłowie, w dostawie tego wielkowymiarowego, grubego świerka. I gatunki takie jak rozmiar korwiński, szereg innych, one po prostu nie będą miały się na czym rozwijać. A nie ma takiej możliwości, jeśli one wyginą w tym miejscu, żeby one wróciły. Bo Puszcza Białowieska już nie jest w kontakcie z innymi wielkimi obszarami leśnymi, tak jak to było kiedyś. Kiedyś to swobodnie w czasie i przestrzeni następowała wymiana tych gatunków. Te źródła rekolonizacyjne, one funkcjonowały w szeroko pojętym krajobrazie. W tej chwili tak nie jest. Jeśli mamy na terenie Puszczy 3, może 4 stanowiska rozmiazga korwińskiego, jeśli one zostaną zniszczone, on już tu nie wróci. Czyli możemy się liczyć z tym, że... I to jest znane nauce, że tego typu... obiekty, czyli jednak wyspy, swego rodzaju wyspy, one ulegają pewnemu zubożeniu. I tutaj mamy dowody naukowe jednoznaczne. Puszcza Grabowieje, puszcza generalnie rzecz biorąc ubożeje. Bez działalności człowieka, czyli bez ochrony czynnej, bez szeregu metod ochrony czynnej, które znamy, wiemy jak to robić, po prostu godzimy się ze stałym spadkiem wartości puszczy z punktu widzenia bioróżnorodności. To jest dla mnie bardzo proste do zrozumienia. Czyli przyczyną tego jest kornik drukarz i brak usuwania chorych drzew. Także właśnie to, co w tej chwili robią leśnicy w Puszczy Białowieskiej, to jest po prostu ratowanie resztek starodrzewi świerkowych, aby zachować ten krajobraz puszczański, w którym świerk stanowi nieodłączny element. Wyobrażam sobie puszczę bez świerka? Jest to trudne do wyobrażenia. Niektórzy się z tym godzą, niektórzy twierdzą, że tak, ale tak chce natura. Tak, natura, która od wieków funkcjonowała bez pomocy leśnika, ona tak chce, ona sobie poradzi. Nieprawda, ona sobie już nie poradzi, tak sobie radziła 500 czy 1000 lat temu. No. Panie dyrektorze, to jest rzecz oczywista. My w Puszczy nie możemy sobie pozwolić na tylko i wyłącznie na ochronę bierną. Musimy połączyć. Ochrona bierna przecież jest prowadzona w Puszczy. Ona jest i to wystarczy zupełnie. Te kilkanaście tysięcy hektarów, gdzie nic nie robimy, wystarczy. Tam zobaczymy, co się będzie działo. Czyli ci, którzy by chcieli zobaczyć, co się dzieje, jeśli się nic nie robi, to będą mogli to zobaczyć. Jest poligon, proszę bardzo, jest rozcisk Białowieskiego Parku Narodowego. Jest obszar referencyjny. My to obserwujemy, to monitorujemy. To będzie, niestety jest to proces długotrwały. Na nasze nieszczęście, ponieważ ci, którzy w tej chwili podejmują takie, czy są skłonni podejmować takie decyzje, oni już nie zobaczą tego, co będzie się działo za 50 czy 100 lat. Natomiast my wiemy, jak to będzie wyglądało, ponieważ mamy badania sprzed prawie 100 lat, mamy inne obiekty w Europie, gdzie podobne zjawiska zachodzą. Jest szereg publikacji, które dobitnie pokazują, jak przyroda reaguje w takich sytuacjach. Dlatego ja nie rozumiem tego sporu w dążeniu do objęcia całej Puszczy ochroną bierną. Dziękuję. Mówił pan profesor Jacek Skilpański. Jest na programie również pan Jerzy Sirak, burmistrz miasta Hajnówka. Panie burmistrzu, apelowaliście i każdy z samorządów apelował o to, aby ratować tę puszczę. O co wy apelowaliście? Czy chcieliście też tego, aby nie wycinać tej chorej puszczy, żeby ratować to, co jeszcze zostało? Jak wy na to zapatrywaliście? I czy was ktoś słuchał i czy teraz słucha? Serdecznie witam. Szanowni Państwo, i mieszkańcy Hajnówki, Rada Miasta Hajnówki, ale nie tylko. Generalnie możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wszystkie samorządy tego regionu, wszystkie samorządy powiatu hajnowskiego i mieszkańcy tego regionu od lat widzieli, że w Puszczy Białowieskiej dzieje się źle. Dlatego też przy każdej okazji, kiedy trwały prace w lasach państwowych na rzecz planu urządzania lasu na kolejne 10 lat, my swoje stanowiska w tych dokumentach wewnętrznych lasów państwowych przedstawialiśmy, ale niezależnie od tego Rada Miasta Hajnówki, ale również Rada Powiatu i inne samorządy
niejednokrotnie podejmowały różne stanowiska i apele do decydentów, aby podjąć niezbędne działania. Wtedy mówiliśmy o koniecznych cięciach sanitarnych, o koniecznej takiej aktywnej ochronie środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej, bo my nie mieliśmy wątpliwości, że jeżeli się tego w tamtym czasie nie zrobi, to dojdzie do swego rodzaju katastrofy ekologicznej i takiej szczególnej ekspansji kornika drukarza. I dzisiaj niestety z przykrością musimy stwierdzić, że jednak te nasze przewidywania się spełniły. Możemy się tylko martwić, bo wszyscy, my tutaj i w Białowieży, i w Hajnówce, i w całym regionie, ale myślę, że w całej Polsce chcemy puszczy zielonej, pięknej, dostojnej i żywej, a nie martwego kornikowego lasu. Dziękuję, mówił burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Proszę Państwa, jak widać, nie słuchano naukowców, nie słuchano mieszkańców i nie słuchano również władz samorządowych, które wiele lat, jak mówi pan burmistrz, apelowały o to, aby podjąć się ochronę Puszczy Białowieskiej i to podjąć ochronę aktywną. Prezydent swoją decyzję i o tym, jak samorządowcy patrzą na ten problem. Jest pani wójt Hajnówki, Lucyna Smoktunowicz. Pani wójt, pani również interweniowała w tej sprawie. Co robiliście? Witam bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że ja chyba mogę wypowiedzieć się tak na żywo, wypowiadając słowa swoich mieszkańców, dlatego że niespełna 2,5 roku temu odwiedziłam wszystkich mieszkańców swojej gminy i muszę powiedzieć to, żeby usłyszeli ludzie w Polsce, może i dalej. Ludzie wszyscy na terenie mojej gminy, gdzie 60% mojej gminy jest to puszcza, pytali się mnie, czy pani, jeżeli wygra wybory, będzie walczyć o to, aby trwała czynna ochrona puszczy, aby rozpoczęto w końcu wycinkę drzew. Czy pani będzie w naszym imieniu apelować o wycinkę tych suchych drzew? Czy pani będzie popierać nasze stanowisko? I popieramy jak najbardziej działania zmierzające do tego, aby wycinać te drzewa, które są suche. I chciałam powiedzieć, że to są naprawdę słowa wypowiedziane przeze mnie, one potwierdzają to, co mówią moi mieszkańcy. No mogę powiedzieć, że to nie jest 100% mieszkańców, tak? No bo oczywiście, tak jak w każdym rejonie, jest kilku ekologów, ale większość z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest 90% ludzi popiera to, co dzieje się w chwili obecnej, popiera działania ministra Szyszki i wszyscy czekają na to, że ta puszcza zostanie uprzątnięta z tych suchych drzew. Dziękujemy. Mówiła pani Lucyna Smoktunowicz, wójt Hajnówki. Jest młodzież i również ekologiczne forum młodzieży. Pan Adam Berg. Panie Adamie, jest pan tutaj. Dlaczego? Jestem tu mieszkańcem. Patrzymy wszyscy, jak las umiera. Wszyscy moi znajomi, rodzina, wszyscy. Nie możemy na to patrzeć. Jedyna nadzieja jest, panie ministrze, panu, żeby po prostu zwalczyć te osoby, które są przeciwni tej wycince. Nie wiemy dlaczego. Po prostu chcą zniszczyć ten las. Czujemy się ogólnie zagrożeni też z tego względu, że to wszystko umiera, zasycha. Nie daj Boże jakiegokolwiek pożaru, to nie wiem, czy my się uratujemy. Ja po prostu boję się o siebie, swoją rodzinę. Boję się też wchodzić do lasu. Panie Adamie, jak pan patrzy na to, że zarówno minister, polski rząd jest pod pręgierzem instytucji międzynarodowych za to, co chce robić, co wy chcecie, aby rząd robił. I widzimy również niezrozumienie tego również w znacznej części naszego społeczeństwa. Kontrole prowadzone przez Straż Pożarną już się zakończyły, ale do końca wakacji obozy i kolonie będą jeszcze sprawdzane przez kuratorów oświaty. Życie jakby w tej puszczy i słuchają miejscowej ludności, leśników, którzy się naprawdę znają na tym lesie. Oni spędzili tu całe życie, sadzili te drzewa, a po prostu te osoby, które przyjechały z daleka, chcą spowodować swoje rządy. Mimo ciężkich prac wielu ludzi chcą zniszczyć to wszystko, co stworzyliśmy.
Panie Adamie, słyszałem o tym, że ci ekolodzy oni również rozbili jakieś miasteczko. I są tutaj i... robią również rzeczy, które nam się nie podobają. Zainteresowanie jest wciąż ogromne i mamy mnóstwo zapytań, mnóstwo telefonów. No ale cóż, mieliśmy tyle, daliśmy dzisiaj dostęp do portalu. Taki nie ma nie mogło tego dalej wychodzić. Miejmy nadzieję, że w jakiejś innej formule te wejścia zostaną rozprowadzone. Dwa lata temu na show odbyło się nie są stąd, po prostu jakby chcieli nas wysiedlić. Tak się czujemy. Dziękuję. Mówił pan Adam Berke ze Stowarzyszenia Ekologicznego, Ekologiczne Forum Młodzieży. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz, księże Tomaszu, proszę nam naświetlić ten aspekt ideologiczny. Ideologia to coś, co mieliśmy do czynienia z kilkoma ideologiami, które się tragicznie skończyły dla człowieka. I czy teraz mamy do czynienia z rozwojem nowej ideologii, która zyskuje swoich zwolenników poprzez to, że coraz więcej osób, chcąc ratować puszczę, mówi, nie wycinamy tej puszczy, niech ona trwa tak jak jest i nie wycinamy w ogóle żadnych chorobrze. Szczęść Boże, dasz górę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Odnośnie ideologii, może powiem tak, że Polska to naród, który 90-97% ludności mieszkających w Polsce to są ludzie wierzący, praktykujący katolicy, chrześcijanie. I tutaj zebrali się ludzie, którzy... To jest taka troszeczkę różnorodność, bo tutaj są przedstawiciele Kościoła Prawosławnego, ale także i katolickiego. I oni tutaj się świetnie, można powiedzieć, uzupełniają, dobrze ze sobą żyją. Jest też wymieszanie rodzin prawosławnych, katolickich. Mogę powiedzieć jednym zdaniem. Tutaj przyjeżdżam bardzo często. To jest naprawdę bardzo szlachetny naród, tutaj żyjący na tej ziemi. I ci ludzie mają pewne zasady. Mają zasady, które czerpią od Pana Boga. Znają 10 przykazań. Znają zasady współżycia między sobą. Przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. I ci ludzie tutaj od wieków, od bardzo wielu wieków na tej puszczy, w tej puszczy żyją. Współżyją z tą puszczą, użytkują tą puszczę i to właśnie dzięki nim ta puszcza była piękną puszczą, która cieszy oko Polaków, ale także Europy i świata. I w pewnym momencie pojawiła się pewna ideologia. Ja powiem tak, że ideologia, która walczy z walczy z Panem Bogiem, czyli walczy też z tymi ludźmi. Ideologia zła. Ja bym też powiedział w pewnym sensie masoneria. Tutaj wkradła się masoneria, bo też z pewnych źródeł wiemy i mogę to z czystą odpowiedzialnością powiedzieć, bo ostatnio czytałem bardzo wiele na ten temat. Masoneria sponsoruje te organizacje pseudo, nie ekologiczne, tylko pseudoekologiczne, takie jak. I tutaj mówię do widzów telewizji Trwam w Polsce, Europie i całego świata. Greenpeace, WWF, Dzika Polska. Po prostu, a masoneria, jeżeli sięgniemy do historii, do pochodzenia tego nurtu, to jak poczytamy w prasie katolickiej, są to pomocnicy szatana. Tak jak powiedziałam, jak to jest. A jak wiemy, szatan z kim najbardziej walczy na ziemi? Nie z Panem Bogiem, bo szatan już przegrał z Panem Bogiem. I już nigdy z nim nie wygra. Ale walczy z najpiękniejszym dziełem Pana Boga, a najpiękniejszym dziełem Pana Boga jest człowiek. To człowiek stoi na najwyższym poziomie hierarchii wartości, bo jest Pan Bóg, człowiek i zwierzęta. I Pan Bóg powiedział, kiedy stworzył świat i człowieka, uczynił koroną stworzeń, powiedział, czyń sobie człowieku ziemię poddaną. I to jest pewna zasada. Tej zasady nie wolno zmieniać. I ci ludzie na tej ziemi od wieków świetnie tą zasadę wcielali w życie i wcielają. I właśnie popatrzmy, jak Pan Bóg to wszystko zaplanował. Wiemy, że Pan Bóg się nie myli. Pan Bóg tak to zaplanował, że poprzez tych ludzi, mieszkańców tej ziemi, białowieskiej ziemi, uczynił piękny obiekt przyrodniczy. I ci ludzie od wieków korzystali. Mieliśmy tutaj 20-30 lat temu, jeżeli popatrzymy w historię zdjęć, piękne, monumentalne, duże drzewa, piękne siedliska, gatunki. I w pewnym momencie pojawili się tutaj pseudoekolodzy. Ja bym powiedział, i tego się nie boję mówić, wysłanniki złego ducha, którzy zaczęli przede wszystkim walczyć z tymi ludźmi, zaczęli tych ludzi zastraszać. I tu też mogę powiedzieć, że ci ludzie, jak ja na to patrzę, jako mężczyzna też, i tutaj wiadomo, jestem kapłanem, ale też mężczyzną, ja podziwiam tych ludzi, że oni są naprawdę bardzo wrażliwi i bardzo kulturalni. Bo jeżeli by trafili tutaj na takich samych, jakimi oni są, to już dawno byliby stąd wypędzeni. Ale ci ludzie są cierpliwi, są bardzo kulturalni, wrażliwi i
tolerują. A dlaczego to tolerują? Ponieważ oni szanują człowieka. I jeżeli pan tutaj powiedział o tej ideologii, to jest właśnie ta ideologia walki dobra ze złem. Walki zła z tymi ludźmi i po prostu i tych ludzi się obraża, tych ludzi się poniewiera. Nawet mówi się, że społeczność, miejscowa społeczność popiera te ich wymysły, te brednie, te bzdury. Bym powiedział tą ideologię pomieszania wartości, gdzie właśnie człowiek, jeżeli kiedyś pamiętam na jednym z portali właśnie tych organizacji pseudoekologicznych, był taki diagram, gdzie był narysowany, narysowany Pan Bóg na samej górze, pod Panem Bogiem był człowiek i zwierzęta. I to było przekreślone i powiedziane i było napisane, że to jest złe. Natomiast obok był drugi diagram, który pokazywał koło, już nie hierarchię wartości, koło. I w tym kole były tam roślinki, zwierzęta, pojawił się i człowiek, ale nad człowiekiem była potężna świnia. I oni nam podpisali, ta organizacja pseudoekologiczna, znana, nie będę tutaj mówił, żeby też nie obrażać, bo nie możemy też nawzajem się obrażać, napisali, to jest dobre, tak trzeba myśleć, to jest właśnie hierarchia wartości, czyli oni tak naprawdę nie szanują ludzi, bo przede wszystkim, jeżeli ja przyjeżdżam do kogoś do domu, to jeżeli wchodzę do tego domu, to liczę się z zasadami tego domu, jakie one by nie były, ja jestem gościem, to gospodarz dyktuje, jak powinno być. Tak samo uważam, że tutaj i tutaj wielkie podziękowanie panu ministrowi Janowi Szyszko, ale przede wszystkim z tego miejsca i do kamer telewizji SWAM chcę podziękować w imieniu pana dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego wszystkim leśnikom, bo tutaj naprawdę oni są bardzo mocno narażeni na różne naciski, na też takie można powiedzieć, takie zatracanie w pewnym sensie swojego bytu, bo oni są tutaj zagrożeni, są nękani, są najeżdżani. Tutaj, co mówił przedstawiciel Ekologicznego Forum Młodzieży, tutaj dopowiem, ci pseudoekolodzy, oni najeżdżają, oni obrażają, oni przezywają. Oni nawet ostatnio, to było w lipcu, miała miejsce taka sytuacja, jeden z pseudoekologów poszedł do gabinetu dyrektora Lasów Państwowych i temu dyrektorowi przyłożył w twarz. Po prostu uderzył go za to, że dyrektor wezwał go do wyjaśnień w sprawie blokowania sprzętów, które tutaj pracują, aby to puszczę uporządkować. Dlatego jako kapłan mogę powiedzieć, że tutaj jest walka między dobrem i złem. Dlatego też jako kapłan jestem to zaangażowany, ponieważ musimy bronić dobra, musimy bronić przede wszystkim wartości Pana Boga i miejscowej ludności. Dziękuję. Mówił ksiądz Tomasz Duszkiewicz. Proszę Państwa, poznajemy kolejne bardzo ciekawe aspekty tej sprawy. Dobry aspekt zna tej sprawy również pan Anatol Filipczuk, mieszkaniec Hajnówki. Panie Anatol, pan fascynuje się pszczołami i również ma coś ważnego do powiedzenia w tej sprawie. Jaka jest relacja między pszczołą a puszczą i życiem puszczy? Proszę wybaczyć. Moi przodkowie od ponad 5 wieków wydaje mi się to też ciekawe, że dbali o nią. Nie zauważamy ich, bo są elementem naszego krajobrazu to nie jest bardzo powszechnym, ale jak już jeżeli powołuje się rezerwaty na nie, to one rzeczywiście są wszędzie. I w tych rezerwatach wygania się pasieki, które były przedtem bardziej od wieków bardzo i uzasadnia się tym, przepiękne. Że to jest konkurencja dla innych owadów. Tym bardziej, że pszczoła puszczańska to jest borówka, tak jak augustowka bliźniaka. A więc jeżeli likwidujemy tę pszczołę, a więc likwidujemy jednocześnie i puszczę. Bez pszczoły puszcza nie będzie istnieć. Czyli pan zaświadcza o tym, że tu pszczoły były przez ludzi hodowane i po prostu żyły również w puszczy i to też dzięki ludziom. Oczywiście, takie poczucie humoru, to był obowiązek zawierania kontraktów z leśniczym przy Dzianie Barci. Może pan podać jakiś przykład? Sięgniemy do historii XIV-XV wieku. Łatwo znaleźć to archiwum akt dawnych w Wilnie. Proszę je przeczytać. To wszystko jest tam opisane. To nie jest przypadkiem, że mieszkańcy wsi puszczańskich byli wolnymi ludźmi. Trzeba pamiętać, to ludzie królewscy. Jeżeli z pańszczyzny ktoś uciekł, a oni go przyjęli,
jeżeli uznali, że ludzie przechodzą na tym do porządku. Spełniał wszystkie warunki, to przyjęli. Trzeba wiedzieć, że w puszczańskich wsiach po tych samych nazwiskach są prawosławni katolicy. Skąd oni się tu wzięli? To nie przypadki. Tak, to ich rodowody sięgają. Takie właśnie sarkastyczne? Myślę, że tak. Czasów myślę, że rozładowywanie napięcia nieraz. O tak, to właśnie. Rozładowywanie napięcia to dobre. Kobiety, które zachodziły za mężczyzną na tych wodach, to były podstawą do osiedlenia w puszczy. Ale dlaczego? Ja znowu bym to odniosła do takiej sytuacji geopolitycznej. Jakaś kobieta z wyższego wyrodu zaszła przypadkiem w ciążę, to dostawało męża, nazwisko i nowe nazwisko. I nie męża, a nowe nazwisko. My też możemy. Dlatego o tych samych nazwiskach byli i prawosławni, i katolicy. To, co dziś mogę powiedzieć, ja jestem taka sytuacja mieszkańcem puszczy, tak jak i moi przodkowie, a poza tym leśnikiem emerytowanym. Całe życie spędziłem w puszczy. To dziś, zastanawiałabym się, cofając się do tyłu, jak opracowaliśmy pierwszy leśny kompleks promocyjny dla puszczy, gdzie były trochę takie wrażenie, zasady, być może które w ten sposób ta potem przewrócono do góry nogami. W taki sposób przejawia. Pytam ale dziś, właśnie zwłaszcza o że nie można robić zabiegów pozyskania drzewostanach powyżej 100 lat, ale nie zapisano, czy to drzewa żywe, czy martwe. Leży dom, który w tej ma 300 wiem, lat, duża masa, coś, co jest a to 10% polskie, masy obliczając. Kto to przekręcił? Opracowaliśmy te zasady, żeby obronić puszczę, a ten, kto to przewrócił, żeby zniszczyć tą puszczę. Historia mówi wyraźnie. Takiego obrazu nie ma gospodarza, nic nie będzie. Dziękuję. Mówił pan Anatol Filipczuk, mieszkaniec. Pan Mieczysław Dmiter, były burmistrz Hajnówki, osoba mocno zaangażowana w obronę Puszczy Białowieskiej. Panie Mieczysławie, panie burmistrzu, już tyle słów pada. Jest protest ludzi. Samorządy piszą. A mimo wszystko na ministrze, na polskim rządzie i na tych ludziach, na was, były nawet wywiera się presję, że jesteście jakimiś dzikimi ludźmi, którzy nie szanują przyrody. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, Puszcza Białowieska jest wzorcowym przykładem, jak zniszczono pracę kilkunastu pokoleń leśników, jak zniszczono pracę kilkunastu pokoleń mieszkańców Hajnówki. To jest wzorcowy przykład. Doprowadzono do destrukcji niesamowitej. W chwili obecnej starają się wszystkie organizacje, które nie mają wiedzy, ja uważam, rozsądku i rozumu, pouczać naszego ministra środowiska, profesora Jana Szyszko. Robi to cały świat, ale jakoś tak się dziwnie składa, że przeważnie robią to jednoosobowo. Jednoosobowo decyzję podjął wiceprzewodniczący Trybunału Europejskiego, jednoosobowo, no tak się składa, że ciągle ten pan najwięcej ma do powiedzenia, Timmermans, który praktycznie, nie wiem, co on tam jeszcze w tej Unii Europejskiej robi, ponieważ jego partia otrzymała 5% poparcia w wyborach, także uważam, że już dawno powinien zrezygnować z tego stanowiska, niemniej jednak ciągle starają się pouczać. No cały świat, profesorowie, w sposób niejednokrotnie humorystyczny pouczają naszego ministra środowiska, robią to w taki sposób, na przykład 153 profesorów z różnych uczelni, z Oksfordu, z Harvardu, między innymi, czy jakiś tam Sławy, piszą do pana ministra i do pani premier Liz, że zaniepokojeni są sytuacją w Puszczy Białowieskiej, które są doniesieniami medialnymi prasy belgijskiej i innych mediów. Ja uważam, że tej klasy profesora jednak powinna kontaktować się bezpośrednio z panem ministrem i zasięgnąć wiedzy bezpośrednio w Puszczy Białowieskiej. Nikt nie chce do tej Puszczy Białowieskiej przyjechać, bo to jest właśnie, to jest niezrozumiałe dla nas. Pan minister zaprosił grono przedstawicieli UNESCO, którzy byli na sesji w Krakowie. Z tego co wiem, zgłosiła się tylko jedna osoba do wizytacji w Puszczy Białowieskiej. Najlepiej podejmować decyzję po prostu nie znając. I wszyscy tłumaczą nam, mieszkańcom, wszyscy tłumaczą panu ministrowi,
Janowi, profesorowi Janowi Szyszko, jak również jego zastępcy Andrzejowi Koniecznemu. Wszyscy się starają tłumaczyć cały świat, że należy doprowadzić Puszczę Białowieską do stanu katastrofy ekologicznej, do destrukcji i później będziemy za ileś tam set lat, nikt tego nie powie, za ile set lat Puszcza wróci do pierwotnego stanu. Ale po co? Myśmy mieli piękną, zieloną, dostojną puszczę, o którą dbaliśmy, która od wieków pokolenia w tej puszczy pracowały, dbały o tą puszczę, o to, żeby była dostojna, zielona i tak dalej. My nie chcemy, żeby nam zniszczono i mówiono nam, że tak trzeba, bo ona kiedyś się tam tego... Myśmy mieli piękną, zieloną puszczę. Decyzja polityczna poprzednich władz o niepozwoleniu w roku chyba 2011 na wycięcie 29 świerków kornikowych doprowadziła do tego, co widzicie tutaj państwo i pan redaktor widzi, co się dzieje. Panie burmistrzu, ale bo tu chcemy też pokazać winowajcę, a w zasadzie narzędzie, bo to winowajca jest po stronie ludzkiej, natomiast posłużył się tym, aby no, doprowadzić do tego stanu. Proszę powiedzieć, co tutaj w tym momencie pan ma na rękach i jak to wygląda? Tu pan Krzysztof przyniósł właśnie korę z drzewa kornikowego, bo jak działa kornik, myślę, że pan Krzysztof tutaj parę słów na ten temat powie, jak działa kornik, to ten właśnie mały chrząszcz, którego tu państwo widzicie, doprowadza do tego. Krzysztofie, proszę. Proszę się nie wtrącać, to nie pana sprawa. Więc jest to żerowisko i oczywiście główny sprawca nieszczęścia puszczy, czyli kornik drukarz, który w ogromnym stopniu zagraża istnieniu świerka tutaj na terenie Puszczy Białowieskiej. Też pokazuje. Nieduży owad, bo to 5-6 mm, potrafi zabić potężne, wieloletnie, ponad 100-letnie drzewa, bo niektórzy mówią, że tylko stare zabija. Niestety w tej chwili się tak rozpędził, że zabija wszystko po kolei. Również sosnę, również modrze, które gdzieś sporadycznie się w puszczy znajduje. A więc jest w takim zupełnym fazie, rozkwitu, w fazie gradacji, w fazie katastrofy. Najgorsze jest to, że część ze świata naukowego uważa, że jest to jakby determinant, taki gwarant, że ta puszcza będzie naturalna. Tymczasem on po prostu wykorzystuje doskonale warunki, które zostały mu stworzone, a więc to, że została wyłączona aktywność leśników, że nie można po prostu tutaj w pełni z nim walczyć, no i po prostu te świerki po kolei w puszczy zabija. Proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że były takie czasy, że jeśli leśnik miał kilka takich drzew, no to miał karę naganę i nawet prokuratora, a później stwierdzono, że nie trzeba wycinać. Czy to prawda? Tak było? Tak było. Tak było, dokładnie tak było. Kilka drzew znalezionych w grupie, które nie były oznakowane, nie były znalezione, powodowały, że leśniczy po prostu zostały zarzuty prokuratorskie. No i odpowiadał jakby za niedopatrzenie, które było jakby ewidentne w tym wypadku. Przekonanie, że dziękuję. Jest wracam do rozmowy z panem profesorem, ministrem. Panie ministrze, mówimy tu, ksiądz mówił o masonerii, mieszkańcy i inne osoby mówią o ekologach, ale no przecież to była decyzja polityczna, no bo chyba to leśnicy sami z siebie nie stwierdzili, że nie będą wycinać. Redaktorze, tak, to była rzeczywiście decyzja polityczna. Wywierano ogromny nacisk na leśników za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego i podjęto decyzję, aby zmienić to, co powiedziałem poprzednio, sposób użytkowania. A to jaki skutek tego, to państwo tutaj widzicie. I tu chcę powiedzieć, że to, co się dzieje tu w puszczy, jest oczywiście niezgodne z tym, co chcą mieszkańcy. Uważam, że to jest tragedia, to jest prawda, to jest niezgodne z tym, co mówią leśnicy. Jest niezgodne z tym, co mówią naukowcy. Rzeczywiście prawdziwi naukowcy, którzy znają procesy zachodzące w tych kładach puszczalnych. Muszę powiedzieć, że Polska
i to jest niezgodne również z prawem Unii Europejskiej. No o to tu chodzi, dlatego, że to, co dzieje się w tej chwili, jest rzeczywiście niezgodne z dyrektywą ptaszy i dyrektywą habilitatową, a więc z prawem Unii Europejskiej ogólnie określamy jako Natura 2000 i Polska jako jedyny kraj generalnie broni tu prawa Unii Europejskiej. I dlatego też domagamy się szybkiej reakcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żeby to również wyjaśnić. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie wspierane, co powiedziałem poprzednio, przez część kolegium Unii Europejskiej, czyli przez część komisarzy, nie wszystkie. I również jest to wspierane przez te ruchy lewicowe na całym świecie. Troszeczkę mówię, chcę to sprostować, a mianowicie faktem jest, że dostaje różnego rodzaju listy od wielkich sław teoretycznych, ale są to sławy z zakresu muzyki, z zakresu filozofii, z zakresu socjologii. Natomiast cały szereg rzeczywiście sław naukowych, naukowych zajmujących się ekologią, nie przedmią ekologią, czyli ekologię jako nauką, tu utrzymuje ogromne poparcie i duże wsparcie, nie tylko w Polsce, również i na świecie. Chcę powiedzieć, że tutaj rzeczywiście najwyższy czas, aby przyznać, albo inaczej rozwiązać ten problem, bo ten problem jest nagłaśniany właśnie przez te układy lewicujące, które uważają, że trzeba zniszczyć tę puszczę, po to, żeby nie było dowodów na to, że człowiek potrafi świetnie gospodarzyć tymi zasobami przyrodniczymi i te zasoby przyrodnicze służą człowiekowi. To jest taki typowy przykład zrównoważonego rozwoju, do czego teoretycznie Unia Europejska dąży. A więc tu, w tym miejscu chcemy pokazać, naprawdę pokazać, że ci mieszkańcy tutaj, ci leśnicy i polska nauka, to jest wzór dla całego świata i bronimy tu honoru polskiej nauki, honoru polskiej ludności, honoru polskich, powiedzmy, tego dziedzictwa kulturowego i dlatego też zapraszamy cały świat do obserwacji tego, co się będzie działo. Rozpoczynamy proces naprawczy, zgodny z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą ptaszy, dyrektywą habitatową. Mają powrócić tu te siedliska, które zostały wyznaczone w roku 2007 jako siedliska ważne z punktu widzenia wspólnotowego, z punktu widzenia dyrektywy siedliskowej, jak również z punktu widzenia dyrektywy ptaszy. Mają tu trwać te gatunki, które dawno zniknęły z zachodniej Europy i my wiemy, w jaki sposób je chronić i do tego doprowadzić. Dziękuję, panie ministrze, panie profesorze. Podejdę do jeszcze jednej młodej osoby. Proszę się przedstawić. Klaudia Wormeister. Pani Klaudio, czy pani rozumie ten proces ekologiczny, jaki tutaj następuje na skutek zaprzestania wycinania chorych drzew? Tak, ja codziennie jestem w Puszczy, mieszkam tutaj i sprawa w Puszczy Białowieskiej jest mi bardzo bliska. Walczymy tutaj wspólnie z Ekologicznym Forum Młodzieży, takim stowarzyszeniem, które założyliśmy jako młodzi ludzie, żeby pokazać, że my, młodzi, widzimy, rozumiemy i chcemy walczyć z tym problemem. Też dla nas problemem jest puszcza, problemem jest, co się dzieje, zamieranie drzew, tak? Ale też to, że mnie w domu nauczono kultury, tak? Nauczono kultury szacunku do drugiego człowieka. Ja będąc w Puszczy, rozmawiając z tymi wszystkimi aktywistami, tak? Staram się ich szanować. Ale widzę, że oni kompletnie nie szanują nas, nie szanują leśników, nie szanują strażników leśnych. Nie... Tracimy na tym, że nie potrafimy zachowywać się tak samo jak oni, tak? Jako leśnicy, jako ludzie tutaj, bo nie traktujemy ich tak samo jak oni nas, tak? Ale naprawdę... dla nas, dla młodych ludzi ważne jest to, żeby oni zrozumieli, co się dzieje. Zapraszamy ich na rozmowy, chcemy z nimi pokazać, porozmawiać, tak? I żaden z nich nie chce z nami rozmawiać. Też zagrażają, tak? No bo jest wiele przypadków tego, jak oni tworzą sytuację. No, dzieje się różnie, tak? My jako młodzi widzimy, że dzieje się różnie w tym obozie i pokazują na złym świetle, ale też nie pokazują tego, że sami robią złe rzeczy, tak? Były przypadki, jak chcieliśmy do osób porozmawiać z nimi, ale no, nie dało się z nimi rozmawiać. Się, że proszę powiedzieć, bo tak słyszymy o tym, że te osoby, być może jakaś część z nich, ktoś im płaci za to, żeby tam były. Czy to prawda? Macie też takie informacje? Wierzmy, że był, że tak powiem, delikatnie, że to są ogromne pieniądze. My młodzi, żeby
móc być w Puszczy Białowieskiej, musimy przyjechać, zapłacić za ten nocleg, tak? Zapłacić za to, że jesteśmy innym ludziom, którzy nam prowadzą. A tutaj można przyjechać, można dostać 400-700 zł za to, że wyjdzie się na harwesę, za to, że przeszkodzi się w wykonywaniu praw gospodarczych. To prawda, że nagabywano was do tego? Tak. Mam znajomych, z którymi przyszliśmy do obozu. No i pan, który prowadził nas po obozie, wprost nam powiedział, że to i to kosztuje tyle i tyle, że za to, że dostaniemy rower, dostaniemy aparat, że możemy wejść do puszczy, przejechać się rowerem, zrobić parę zdjęć, że stawka za to wygląda w ten sposób, że jeżeli będziemy uczestniczyć w manifestacji, to dostaniemy naszej manifestacji w oblężeniu harwestera, tak? To stawka wynosi tyle, że jeżeli wejdziemy na ten trójnok, tak, który oni tam robią, no to dostaniemy jeszcze więcej pieniążków. Normalnie jest stawka, jest licznik, tak? I też kultura, no nie chcę wyrazić się kolokwialnie, ale naprawdę to, co oni robią, ja się zachowują, pozostaje wiele do życzenia. My jesteśmy czystymi ludźmi, wierzącymi, mamy zasady, nie? Ale jak się na to patrzy, jak tam biegają małe dzieci, ci ludzie się w ogóle nie interesują, robią swoje, dzieciaki zostają same. No, szkoda patrzeć, jak malutkie dziecko siedzi samo bez jedzenia cały dzień, a ci dorośli rodzice odpowiedzialni, tak? Ja jestem młoda i rozumiem, że tak nie powinno się robić. Ale jeżeli oni potrafią tak zrobić, no to przykro patrzeć. Według radia RTL 39-letni. Proszę Państwa, wypadałoby tylko zapytać, kto za to wszystko płaci. No, mówił trochę o tym ksiądz Duszkiewicz, więc ponownie do księdza. Proszę, jeszcze chciałbym powiedzieć, tu tak właśnie mówimy, młodzi ludzie mówią o ekologicznym forum młodzieży. Takie porównanie. Proszę sobie wyobrazić, w czerwcu 9, 10, 11 tutaj na terenie Puszczy Białowieskiej pod taką opieką duchową tutaj pana ministra i jego ekscelencji księdza Tadeusza Lipińskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony środowiska, tak powiem w skrócie, zgromadziła się młodzież z całej Polski. Była to młodzież...